Ja chciałam nawiązać do tego, co mówił Tomek. Wiem, o czym on mówił, mam to w sercu. Później do tego, co powiedziała, to chciałam złożyć wam świadectwo. Dotarła do mnie pewna informacja od koleżanki z pracy, z którą pracowałam. Tutaj jeszcze mieszkałam w Warszawie. Rozmawiając z nią, mówiłam jej o Bogu. Był moment taki, że modliłam się o nią, nałożyłam na nią ręce tylko, ponieważ miała problemy z kręgosłupem. Podczas jednej z rozmów powiedziała mi na temat jej związku i w ogóle relacji z mężem bodajże, że on nie może mieć dzieci, tak? I ja jej w tamtym momencie odpowiedziałam, możesz mieć dzieci. I zostawiłam ją z tym. Dotarła do mnie informacja taka, że ona w kwietniu urodziła dziecko zdrowe. Rozmawiałam z nią. Spytałam ją, dlaczego nie możesz mieć. Ona powiedziała, że miała rezerwę jajników. Według medycyny jest to w ogóle zerowa szansa na jakiekolwiek urodzenie dziecka. Ona mając 35 lat urodziła zdrowe dziecko. Naturalny poród. I gdzie zaczęłam szukać w ogóle, jak to się wydarzyło. Bo ja nie kładłam na nią rąk i nie mówiłam, że niech będzie życie. I tylko powiedziałam, że ona powiedziała, że nie może mieć, jak powiedziałam, możesz mieć. Zadziałałam słowem życia na słowo śmierci. A rozmawiałam też wczoraj z dziewczynami i prawda jest taka, że na chorych ręce kłaść się będą, a oni będą uzdrowieni, tak? I ja tylko się udostępniłam. Ja nie wiedziałam, co się działo, co się wydarzyło, po prostu zrobił swoją pracę. Amen. Amen. To o to chodzi przecież. Zwykłe udostępnienie siebie. Pozwolenie, żeby przez ciebie mógł zadziałać. Ci, kiedy teraz głosiliśmy na tych juwenaliach w piątek, to widzieliście prostą rzecz. Tak naprawdę tych ludzi było tam tysiące. Natomiast to nasza grupa, mając słowo od Boga, tak? Udostępniwszy się na to słowo, była siłą przetargową. Zgadza się? Siła przetargowa. Po prostu. My przeważyliśmy to wszystko. I policja, i wszystko, i krzyki, i szumy, różne tam rzeczy się działy. Ale jak się udostępniasz, to tak masz. Kto ma słowo wiedzy? Słowo chodzi.